gratuluję Mariuszowi zwycięstwa w Pucharze Polski. Myślę, że jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to każdy, kto był na tym meczu, widział, jak graliśmy, jak grałyby dwa zespoły. Jeżeli miałbym wyciągnąć jakiś plus z tego spotkania, to myślę, że jedynie to, że zagrał u nas junior z Akademii Romek Janicki. Zagrał bardzo dobre spotkanie i to mnie cieszy, natomiast totalnie pozostałe rzeczy pozostają do korekty. Czeka nas trudne spotkanie teraz z Krakowią. To jest osobiście dla mnie najważniejszy mecz i do tego musimy się przygotować. Graliśmy 120 minut. Myślę, że to jest dużo, jak na niektórych naszych zawodników, ale też dzisiejszy mecz pokazał, jak trudno jest grać w Ekstraklasie, skoro nie potrafimy wygrać z drugą ligą. Nie chcę ujmować zespołowi z Grudziądza, bo zagrał dzisiaj dobre spotkanie i to tylko pokazuje moim zawodnikom, jak wiele muszą jeszcze pracy włożyć w to, żeby na poziomie Ekstraklasy grać. Dziękuję. Dziękuję oczywiście trenerowi za gratulacje. Dla nas naprawdę to myśleliśmy, tak, żeby tutaj sprawić jakąś oczywiście niespodziankę, bo przecież wiemy, z kim graliśmy, obojętnie patrząc na składy i tutaj u trenera i czy u mnie. Przeszliśmy do następnej rundy, to jest najważniejsze. Gratuluję swojemu oczywiście zespołowi postawy, zwłaszcza, że w końcówce graliśmy w osłabieniu, mało tego, u mnie jest coraz mniej obrońców, a my gramy coraz lepiej w obronie i o co tu chodzi. Natomiast zwracam uwagę i to przede wszystkim w przerwie powiedziałem, że obojętnie na jakiej pozycji kto gra, musi mocno bronić, musi walczyć. No, tych kilka pojedynków takich siłowych, no przegraliśmy z zawodnikami, zwłaszcza no, gdzieś tam mocniej zbudowanych fizycznie, jeśli chodzi tutaj o którzy wystąpili w Zagłębiu. Natomiast my mamy czas na to pewnie zimą, kiedy zrobimy tą masę mięśniową i wtedy będziemy mogli na pewno takie pojedynki więcej wygrywać. Ale mówię, najważniejsze, Grudziądz jest w następnej rundzie. Mieliśmy taki cel. Także jeszcze raz dziękuję chłopakom za zaangażowanie. Będziemy się martwić co poniedziałek, to dopiero właśnie w tamten dzień. Także dziękuję.